ale pogoda nam się nie udała. Polecamy piękne miejsce i pyszne jedzonko. Ale pogoda kiepska. Idziemy dalej na nasz walentynkowy dzień. Teraz zakupki. Nie ma, Rzesiu? Kochani, właśnie wyjeżdżamy z pięknej karczmy. Bardzo dobre jedzenie, naprawdę polecamy. W Opolu. Tak sobie spędzamy nasz walentynkowy dzień. Dzieci pojechały do babci na noc, a my sobie świętujemy. Powiem wam, że częściej powinniśmy tak sobie gdzieś pojechać, gdzieś pójść, ale to zawsze brak czasu, dzieci i tak nigdzie się nie chodzi. Ale było bardzo sympatycznie, naprawdę bardzo polecam tą karczmę i jedziemy dalej. To jest w takim jakby lasku na obrzeżach Opola i fajnie tak właśnie u nas w Nysie, to powiem szczerze, że nie ma żadnej takiej fajnej restauracji, gdzie można pójść, posiedzieć kameralnie. Za małe miasto. A wy jak spędzacie walentynki? Spędzacie w ogóle? Dzisiaj już mamy niedzielę, wczoraj już nic nie nagrywałam, bo wróciliśmy bardzo późno. Ja teraz się szykuję jeszcze do pracy. W weekend uczę w szkole policjalnej i dzisiaj wypada ten weekend, kiedy muszę iść do pracy niestety. Ale już od jutra ferie, więc weekendy będą na szczęście wolne. I tak, później jedziemy jeszcze po dzieci, bo
są u babci, więc dzień pewnie zleci. Jeszcze mam dzisiaj w planach usmażyć pączki. Pierwszy raz w sumie, bo też nigdy nie robiłam. A na tłusty czwartek może zrobię faworki. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Macie jakiś sprawdzony przepis na faworki? Bo nie robiłam. Albo na pączki też chętnie przygarnę, jeżeli jest sprawdzony i szybki. Okej, kochani, dzisiaj będę się z wami już żegnała. Mam nadzieję, że taki vlog walentynkowy wam się spodoba. I zachęcam do subskrypcji i łapek w górę.